Olśnienia to prestiżowe, kulturalne nagrody Onetu i miasta Kraków. Dobry wieczór właśnie z Krakowa, gdzie lada moment rozpocznie się Gala Olśnień, na której dowiemy się, kto w tym roku olśnił użytkowników Onetu. Bardzo bym chciała, żeby kultura się decentralizowała. Kraków został naszym partnerem i to są w tym roku nagrody Onetu i miasta Kraków. No i nagrody w związku z tym rosną w siłę. Były w pięknej, reprezentacyjnej sali, także to też wielka wartość. Prezydent Majchrowski wręczał nagrodę. Więc ja myślę, że to jest fajny sojusz dla nas, dla Krakowa, ale też dla artystów, którzy zyskują podwójne wsparcie, bo i samorządów, i tak silnego medium, jakim my jesteśmy. Dziękuję Onetowi, że przyszedł do nas, bo my pewnie nie odważylibyśmy się was o to poprosić. Super się stało, naprawdę. Jestem ogromnie szczęśliwa. Cieszę się, że mogliśmy służyć takim wnętrzem, bo myślę, że ta gala warta też tego wnętrza, a to wnętrze warte tej gali. Są nominacje, które ustalamy my, czyli wybieramy my jako redakcja kultury, ale przy wsparciu naprawdę najlepszych krytyków w Polsce. Jak ktoś podliczył, któryś z dziennikarzy jest pół na pół nominowanych mężczyzn i kobiet, ale wiesz, to ja oczywiście bardzo mi zależy na tym, żeby kobiety, artystki były reprezentowane w różnych dziedzinach i w różnych wydarzeniach, ale one po prostu są i robią dobre rzeczy. Wystarczy zobaczyć na same nominacje, aby potwierdzić, że w kulturze wiele rzeczy dzieje się niezwykle ciekawych, klasy europejskiej, niektóre klasy światowej. Warto tych artystów nie tylko zauważyć, docenić, wyróżnić, ale także promować i wydaje mi się, że ten element promocyjny z mojego punktu widzenia jest rzeczywiście bardzo, bardzo istotny. Naród ma taki kościół i takich księży, na jakich sobie zasłużył. Dziękuję. Ponad 5 milionów widzów Wojtek Smarzowski i film Fler to ważne, dlatego że to jest film, który trafia do masowej widowni, ale z drugiej strony opowiada o bardzo istotnych rzeczach, o grzechach kościoła, o grzechach instytucji, o tych miejscach tabu, które są bardzo silne w naszym społeczeństwie, a z którymi trzeba się jakoś uporać. Także ja się bardzo cieszę, że nasi użytkownicy głosowali na Fler. Ta płyta w żadnym stopniu nie sprawia, że wysłuchanie jej czyni rzeczywistość przyjemniejszą. Doświadczam najbardziej pracowitego okresu w swoim życiu, biorąc pod uwagę wszystkie 25 lat. Jakoś tak przedziwnie się złożyło. Ciekawe jest to, że właściwie wszystkie rzeczy, na których skupiałam swoją uwagę w ostatnim roku aż do teraz, skupiały to moją uwagę w sposób bezwysiłkowy. I bardzo ciekawe jest to, że będąc osobą bardzo zapracowaną obecnie, nie mam poczucia nadwyrężania swojej osoby. Co jest skądinąd cudowne, bo przecież podobno człowiek, który kocha pracę, którą wykonuje, nie ma poczucia, że jest to męczące i że nadużywa swojej cierpliwości przesadnie. Te nagrody są absolutnie wyjątkowe, ponieważ wszystkie te nagrody, których udziela się głosu odbiorcom, są absolutnie szczególne. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby jakoś, nie wiem, podlizać się, posmarować, jak to się dawniej mówiło, żeby zdobyć atencję i żeby zdobyć aprobatę po prostu ludzi w tej całej swojej ogromnej masie. Także uważam, że te są chyba jednak najbardziej miarodajne i wiarygodne, bo wszystkie, które przyznaje jakieś jury, no to różnie zdobywa, mam wrażenie. Jest moja pierwsza płyta solowa i od razu udało mi się zdobyć taką muzykę klasyczną i jazz. Muzyka barokowa, ale ona ma coś takiego świeżego w sobie, bo są to rzeczy, które ja wynalazłem razem z moim przyjacielem Janisem François, który wykopał jakieś manuskrypty z różnych bibliotek z całej w ogóle Europy i też ze Stanów i przepisał te manuskrypty na naszą taką współczesną notację i dlatego mamy takie światowe premiery, które nie były wykonywane od 300 ponad lat niektóre z tych utworów. Dlatego no to był taki wielki projekt, który trwał ponad półtora roku. Znalezienie tego i nauczenie się i jakby zrobienie całego tego materiału. Jest to niesamowicie dla mnie taki moment pokazujący mi, że kurczę, rzeczywiście tym ludziom się to podoba, że jednak wchodzą na tą stronę internetową i mimo tego, że żyjemy w czasach, gdzie wszyscy mówią, że nie mają czasu, to jednak poświęcają chwilę, żeby jednak na tego swojego artystę, którego lubią, zagłosować, więc jest mi ogromnie miło i bardzo wam wszystkim dziękuję. Naprawdę, to jest dla mnie niesamowite wyróżnienie i strasznie się cieszę, że to się wydarzyło i że tyle ludzi jakby wierzy w to, co ja robię. Pan Dariusz Stola i zespół Muzeum Polin. Jesteśmy pewne,
i pewni jako zespół, że to wszystko nam wychodzi na dobre, ponieważ potrafimy i chcemy mówić otwarcie i chyba umiemy mówić o tym, co robimy i dlaczego decydujemy się na takie wybory, a nie inne, bo wierzymy, że są dobre, mądre, mamy nadzieję, i wierzymy głęboko, że ważne. To jest po prostu mój zawód, ale też moje powołanie, po prostu opowiadanie historii. Jakby chcę to robić i cieszę się, że te historie znajdują swoich słuchaczy, czytelników, widzów. Królestwo jest kontynuacją dziejów bohaterów króla, ale jest książką zupełnie inną. Jest książką inną gatunkowo, o innym też chyba ciężarze gatunkowym. Ale jest też w jakimś stopniu naturalną konsekwencją historii opowiedzianych w wcześniejszym królu. Krystyna Janda. Bardzo, bardzo dziękuję. Szczególnie jest to dla mnie ważne, że chodzi o ten spektakl i o tę rolę. Od bardzo dawna nie miałam takiego poczucia sensu, kiedy wychodzę na scenę, żeby opowiedzieć właśnie tę historię. Jakub Żulczyk i Krzysztof Skonieczny. Elo bolo. Elo gizmo. Cały czas sztywniutko. I naszemu pięknemu krajowi życzymy, żebyśmy się wszyscy jednoczyli ponad podziałami i ślepli od świateł tych pozytywnych. Jest nam bardzo miło, publiczność jest super gremium i jest tak naprawdę jedną wielką akademią, więc tym bardziej taka nagroda jest wymierna, a nie, że trzy osoby, które się dobiorą, mają jakieś gusta, preferencje i taki, a nie inny dzień coś tam zadecydują. A ty co myślisz, kolego? Ja myślę, że ja mojej rodzinie kazałem głosować ze zmiennych IP na przykład po 100 razy, wiesz, dlatego też może nam to system pomogło też, nie? Dokładnie, z telefonów, z różnych, tak, żeby się z różnych głosowali i ten, po 100, po 200 razy, żeby klikali. Tak. Chyba macie duże rodziny, nie? My mamy bardzo duże rodziny. Ja mam ogromną rodzinę. My mamy takie podejście do ludzi, że cały świat jest naszą jedną wielką rodziną, więc tym bardziej to jest tak, no wiesz, no taki tabor, nie? Przez świat. Nagle nowa, nieopatrzona twarz się pokazała i przyciągnęła też uwagę widzów, nie? Ja w ogóle się nie spodziewałem tego, że HBO postawi promocję na moją twarz. Myślałem, że to będzie bardziej twarz tych znanych aktorów. A tu się okazało, że wiesz, że nowa, nieopatrzona twarz przyciągnęła uwagę i wielu ludzi poszło jakby za tym bohaterem, którego ja grałem, a ja grałem według wizji Krzyśka Skoniecznego. Dla mnie to była życiowa szansa i ja starałem się robić wszystko jak najlepiej, mimo że nie wiedziałem, jak to robić. Wszystko tłumaczył mi Krzysiek Skonieczny. On mnie wybrał jako naturszczyka do tego serialu i prowadził mnie od samego początku. Więc wiesz, gdyby nie to, że on wiedział, jak mnie poprowadzić, to by to się nie udało. Ale muszę dodać, że ta walka była bardzo wyrównana, bo Ślepnąc od świateł, czyli serial Krzysztofa Skoniecznego i Jakuba Żulczyka, był tuż za Wojtkiem, więc siła oddziaływania też seriali wzrasta i dlatego też dołożyliśmy tę kategorię. W ramach naszego wręczenia zawsze mamy krótką rozmowę o kulturze. Szczepan jest fanem, bo jest też fanem Szandora Marajego i on powiedział coś takiego o kulturze, że kultura jest jak zima, topnieje. Nie ma nic absolutnie złego w kinie popularnym, bo jeżeli tylko robi się to z szacunkiem do widza, to jest dobre i jeżeli tylko robi się to tak, żeby jakość jakby nie cierpiała na tym, to jest to ważne. Moim zdaniem jazz przetrwa, tylko że no też potrzebuje dofinansowania oczywiście. Laureatką nagrody dla ambasadorki kultury Olśnienia za rok 2018 jest pani Grażyna Kulczyk. Drzemie we mnie idea tak zwanego slow artu. Myślę, że muzea, które zwykle odwiedzamy, będąc w dużych miastach, powoli zaczynają nas przygniatać ilością odwiedzających, niemożnością skupienia się na dziele sztuki. Przyjeżdżajcie do SUSZ, tam spotkacie Państwo i spokojną możliwość odbioru sztuki, ale również naturę, która jest obezwładniająca. A skoro samochód jest luksusowy, ale skromny, to zwycięzca może być tylko jeden.
Wojciech Smarzowski. Myślę, że to jest tylko takie potwierdzenie tego, że trzeba było zrobić ten film. Na razie jestem oszołomiony, olśniony. Pamiętam, jak miałem 20 lat, to myślałem sobie, że takie nagrody trzeba dawać wtedy, jak się ma 20 lat. Jest trochę większy fan. A ja już jestem człowiekiem uporządkowanym. Ale oczywiście jest to bardzo, bardzo, bardzo miłe. Zawsze robię filmy po to, żeby one rezonowały jakoś wśród widowni. W tym roku się udało w sposób szczególny. Oczywiście bardzo wiele czynników się złożyło na ten sukces frekwencyjny Kleru. Jesteśmy takim narodem, że tylko nam czegoś zabronić, a my od razu chcemy to robić. Ja te cechy w Polakach bardzo, bardzo lubię. To też bardzo ważny element tego, że tyle osób zobaczyło Kler. Od światła dziennego wolę światło nocne. Jeszcze coś masz do dodania od siebie, takiego, o czym zapomniałem? Tak, wszystkiego dobrego dla wszystkich nominowanych.